Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj strusia. Jeśli moja zielona kulka zderzy się z twoją czerwoną kulką, to ja wygrywam. Pudło! Moja kolej! A teraz popatrz. Hurra! Wygrałam twoją kulkę! Brawo, Kropko! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! Luluś, zgubiły się kulki! Padły w piach! Nie martw się, Kropko! Zaraz je znajdziemy! Po prostu wpadły w piasek i tyle! O, jak wreszcie raz wygrałam, kulki zapodziały się w piasku! Nie będzie. O, wpadłem na dobry pomysł. Znam ptaka, który nam może pomóc. Nie odchodź. Za chwilę będę z powrotem. Aha! Ptak, który w piasku znajdzie kulki? To żyje na ziemi taki ptak? Może wróbel albo gołąb. A może wrona? Nie, 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 nie. Chciałbym narysować strusia. Ach, strusia! Więc struś to ptak? No pewnie! Struś to największy ptak na całym świecie. Popatrz, jak narysuję strusia. Najpierw mała, okrągła głowa i bardzo długa szyja. Teraz rysuję strusiowi dziób. A tu dwie kropki, to jego oczy. Brzuszek ma całkiem duży i porośnięty długimi piórami. Proszę bardzo, a na końcu narysuję bardzo, bardzo długie nogi i nie zapomnę o stopach. Tak, 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 ale czegoś im brak. Już wiem! Zapomniałeś o pazurach. Zobacz, dopiero teraz jest śliczny. W takim razie można go... pokolorować! No jasne! A nogi i szyję będzie miał... jasno-różowe. No a dziób może być żółty. Ta-da! Drogie dzieci! Przedstawiam wam strusia! Witaj, strusiu! Witajcie, kochani! Och, proszę, mógłbyś... Zaczekaj chwilę, skarbie! Oho, 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 oho! I biegiem! Co ten struś wyrabia? Ja ćwiczę przed wyścigiem! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Gdzie linia startu? Ha? Właściwie tu nie ma wyścigów. O, jaka szkoda. Tak lubię się ścigać. Pewnie dlatego, że strusie nie potrafią latać. Co mogę dla ciebie zrobić, Lulusiu? Dla mnie nic, tylko dla Kropki. O, zgubiłam gdzieś kulki w piasku. O, już rozumiem. Chcesz, żebym je odnalazł, prawda? Tak! Ostraszcie mnie. Ha? Musicie wiedzieć, że strusie chowają głowę w piasek, kiedy się boją. Nie, 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 nic z tego, moja mała. Musisz mnie przestraszyć dużo mocniej. Zdaje się, że coś znalazłem.
maleńka. O nie, 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 nie. Nie można mnie straszyć dwa razy w ten sam sposób. Ach, idzie lew! Oj, jakie szczęście! Mam kulkę! Udało się nam znaleźć obie kulki! Wspaniale! Dziękujemy, strusiu! Nie ma za co! Jeśli chcecie narysować strusia, zacznijcie od głowy i długiej szyi. Żeby struś mógł schować głowę głęboko w piasku. Potem narysujcie mu dziób i oczy. I brzuszek, cały w długich, pięknych piórach. O tak! A na koniec narysujcie strusiowi długie, mocne nogi. I pamiętajcie o pazurach. I już możecie pokolorować swój rysunek. Witaj! Miałbyś ochotę się pościgać? Dobrze, ścigajmy się. Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.